Myślę, że możemy już zacząć. Szanowni Państwo, dzień dobry, nazywam się Aleksiej Sidorenko, jestem kierownikiem Teplicy, to jest technologia na rzecz dobra społecznego. Pomagamy różnym organizacjom, żeby osiągali efekt dzięki technologiom. Oczywiście mogą się tym zajmować wtedy, kiedy jest internet i sprzyjające środowisko. I dzisiejszy nasz panel to jest internet w Rosji, lęk przed swobodą słowa. Myślę, że nie chodzi tylko o swobodę słowa, dlatego że nasze życie coraz bardziej jest związane z internetem. W 2019 roku internet rosyjski otrzymał film dokumentalny o samym sobie. 81% Rosjan korzysta z internetu, 65% z nich korzysta z internetu codziennie. W roku 2018 rząd rosyjski obiecał wydać na gospodarkę cyfrową, wydać astronomiczną sumę 1,8 tryliona rubli. Widzimy, że inwestycje w technologie, w ekosystem cyfrowy rosną, ale w tym ekosystemie jest coraz mniej wolności prawnej, jest coraz więcej regulacji, co wydawałoby się, że w ogóle nie powinno być regulowane, ale jeszcze bardziej niepokojące są pewne aspekty związane z identyfikacją osób, które korzystają z internetu. Wczoraj Aleksiej Nawalny opowiedział, że reżim stara się podporządkować wszystko i bardzo nie lubi, kiedy się nie da czegoś podporządkować, a właśnie internet jest tym czymś, czego się nie da podporządkować. Widzieliśmy to na przykładzie prób blokowania Messengera czy Instagrama. Zresztą na podstawie tej statystyki, że Rosja jest liderem, jeśli chodzi o węzły sieci Tor na świecie. Druga kwestia to jest taka, że oprócz kontroli nad siecią, Wsiewołocz Czernozub wczoraj powiedział, że czy nie boimy się, że internet, a raczej reżim przy pomocy nowych technologii przejdzie już przez ten punkt, kiedy nie da się iść dalej, kiedy śledzenie za osobami korzystającymi z internetu będzie już tak silnym narzędziem, i myślę, że również o tym mówił profesor Fukuyama, kiedy mówił o fenomenie tej weaponization of internet, to będzie tak mocne narzędzie, że w ogóle już będzie utrzymywać ten reżim aż do nieskończoności. Pytań związanych z internetem jest bardzo wiele i dzisiaj mamy fantastyczne grono ekspertów, które będzie mogło opowiedzieć o różnych aspektach. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, mamy pana Sarkisa Darbiniana, założyciela Roskom Swobody i dyrektor Centrum Praw Cyfrowych. Jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, mamy ze sobą współzałożyciela Stowarzyszenia Obrony Internetu, pana Siergieja Bojka, kandydata na prezydenta mera Nowosybirska. Jeżeli chodzi o kwestie ograniczenia treści w internecie, mamy z nami Romana Zacharowa, dziennikarza, jak również osoba, która wygrała proces sądowy w tej kwestii. I jest również z nami osoba nowa w tej branży. Pokażę, ile te tendencje, które obserwujemy w Rosji i które pokazują, że Rosja jest taką anomalią autorytarną, pan Bernd Schlomer, specjalista w sprawach kryminologii, w kwestiach praw człowieka w Wolnej Partii Demokratycznej. Nasza dyskusja będzie dzisiaj zbudowana w ten sposób, że na początek będą wypowiedzi na tematy merytoryczne, będą trwały około 5-7 minut.
później znaczy prosiłem, żeby zostały wyjaśnione te tendencje, które obecnie opisują strukturę zachodzących w Rosji procesów. Chciałbym, żeby zostały omówione różne możliwe scenariusze, a także te kwestie, na które międzynarodowa społeczność powinna zwracać uwagę. Rozpoczniemy dzisiaj od pana Darbiniana. Sarkis, opowiedz tak naprawdę, co się dzieje z punktu widzenia prawa z internetem rosyjskim. Dziękuję, Aleksiej. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowni przyjaciele. Rozpocznę optymistycznie od pewnych liczb, które myślę, że będą interesujące. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że regulowanie internetu rozpoczęło się w latach 2011-2012, po wiośnie arabskiej, kiedy stało się jasne, że internet jest ogromną siłą, która może kształtować opinie i nastroje społeczne. Oczywiście był popełniony na początku duży błąd, dlatego że zdecydowano iść drogą regulacji sieci telefonicznych. Internet był uznawany za jeden ze sposobów komunikacji, który można regulować pionowo. I była tworzona ta puszka Pandory, co jest związane z przyjęciem ustawy, którą nazywamy łzami dziecka w 2012 roku, czyli ustawa o prawach dziecka, i zostały uchwalone trzy jakby podstawy do zablokowania internetu, czyli samobójstwo, narkotyki i pedofilia. Były również powołane trzy organy. Właściciel miał również trzy dni na usunięcie niechcianego kontentu i później byłby blokowany, jeśli tego nie zrobił, przez operatorów sieci. Sytuacja oczywiście mocno zmieniła się w ciągu 7 lat. W 2017 roku już mieliśmy 4 razy więcej podstaw do blokowania internetu. Było powołane kolejne 4 organy, które mogą to robić, i została zmieniona ustawa, że kontent musi zostać usunięty natychmiastowo. Jeżeli tego nie zrobi właściciel, to zostanie zablokowany na zawsze. Obecnie mamy 2000 zablokowanych źródeł internetowych. Również są blokowani użytkownicy, którzy korzystają z adresów IP, którzy wchodzą na te strony internetowe. I zajmuje się tym Roskomnadzor. Często bywa tak, że przy okazji zostają blokowani sąsiedzi tych osób. Łącznie zostało zablokowanych 10 milionów kont, łącznie z taką siecią Telegram, co zostało dosyć mocno odczuwalne przez rosyjskich użytkowników internetu. Jest jeszcze kwestia rejestrów. Wszystko jest zapisywane w rejestrach. Mamy wspólny rejestr informacji zakazanych, mamy rejestr materiałów ekstremistycznych, mamy rejestr informacji ustawy o cenzurze politycznej, mamy rejestr osób, które łamią prawa autorskie, które łamią ustawę o ochronie danych, rejestr właścicieli systemów autonomicznych, mamy również rejestr różnych przekaźników sygnału internetowego. Więc te wszystkie rejestry są bardzo mocno obciążone liczbą IP, adresów IP osób, które z nich korzystają. W uchwałę zostało wprowadzone 33 poprawki. Średnio była to jedna poprawka na 2 miesiące. Ustawa z 2012 roku otrzymała 44 poprawki. To są
najbardziej jakby surowe tak, uchwały przyjęte w ciągu ostatnich lat, dlatego że ustawodawcy doskonale rozumią, że nie przewidzieli wszystkiego i dlatego wprowadzają tyle poprawek i ten proces nie kończy się nigdy. Zwiększana jest liczba organów, która się tym zajmuje, zwiększana jest liczba podstaw do zamykania różnych źródeł i to się nigdy nie kończy. Oprócz tego w 2019 roku do kodeksu o wykroczeniach, kodeksu wykroczeń zostały dodane kolejne artykuły, również o rozprzestrzenianiu fake newsów, a także o obrażaniu przedstawicieli władzy i oczywiście wszystkie te sprawy są związane z publikacjami w internecie. Jeżeli popatrzymy na kodeks karny, 43 razy figuruje w nim słowo internet i w ogóle korzystanie z internetu jest taką okolicznością obciążającą, dzięki któremu wyrok będzie surowszy. Niedawno już to wszystko przeszło z teorii do praktyki i sprawa Sinicyna pokazuje, że nawet za jeden tweet, niech nawet i będzie debilny, niech będzie nawet nieprzemyślany, ale za to można dostać 5 lat więzienia. Sinicyn już nawet złożył apelację, ale tak naprawdę niedługo wybierze się już do więzienia za swoją aktywność w Twitterze, przy czym tylko za jeden tweet. Zatem w ciągu tego całego czasu została przyjęta duża liczba uchwał, które w jakiś sposób regulują przestrzeń w internecie. Najpierw były uchwalone tylko ogólne ramy, ale później już rozpoczęły się bardziej uchwały tematyczne, czyli próba regulowania pośredników informacyjnych. Została przyjęta ustawa o messengerach, czyli o komunikatorach, ustawa o lokalizacji danych i najbardziej cieszące się złą sławą ustawy w ciągu ostatnich lat, czyli tak nazwany pakiet jurowej, pakiet kliszowej o suwerenności w internecie, ustawa o cenzurze w internecie, 4 wersje ustawy przeciwpirackiej i mnóstwo różnych ustaw, które próbują uregulować stosunki w przestrzeni cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu ostatnich 7 lat zauważyliśmy tendencje, które przede wszystkim mówią o ograniczeniu dostępu do źródeł internetowych i również przekazaniu pewnych uprawnień do sektora prywatnego i do organizacji prywatnych. Operator, który obecnie ogranicza dostęp, wszelkie ligi ograniczania dostępu do internetu, zajmują się tym, że piszą donosy na użytkowników internetu i starają się pociągnąć ich do odpowiedzialności prawnej przy pomocy organów siłowych. I widzimy jeszcze kilka innych tendencji. Przede wszystkim tendencja związana z tym, co w Chinach nazywana jest armią płatnych blogerów. Po historii z fabryką troli na ulicy Sawuszkina, oczywiście ta historia się nie skończyła, a nawet bym powiedział, tendencja zaczęła się rozprzestrzeniać. Liczba wiadomości fake newsów zaczęła się zwiększać w niekontrolowany sposób. Władze rozumieją, że muszą umieszczać własny, ten fejkowy content w internecie i w ten sposób jakby wpływać na zwykłych użytkowników. Jeżeli jednak myślimy, że osiągnęliśmy już dno, to pan Kliszus jeszcze puka od dołu, więc rozumiemy, że do tego dna jest jeszcze daleko. Jak powiedział pan Siergiej Smirnow z organizacji Mediazona, będzie tylko gorzej. I już widzimy,
że zostaną przyjęte kolejne ustawy, ustawa o takich cyberdrużynach, które otrzymają status, na które organy siłowe będą musiały od razu reagować. Mamy również ustawę, którą nazywamy ustawą Goriełkina o ograniczeniu własności źródeł internetowych dla zagranicznych właścicieli. Jest firma Yandex, która jeszcze stara się temu przeciwstawiać. Oprócz tego ustawa o odłączaniu, o likwidacji kont w mediach społecznościowych i kilka innych niebezpiecznych inicjatyw, o których się mówi, na przykład ustawa o czarnej liście stron internetowych, na przykład, które zostało to wykorzystane przy blokowaniu Instagramu. Przepraszam, to chodzi o tą listę tych kont, których blokować nie wolno, kiedy blokowane jest jakieś źródło. I bardzo niebezpieczna dla rosyjskiego społeczeństwa inicjatywa, która również może do nas dojść. Chiny już przyjęły tą inicjatywę, a wiadomo, że my bardzo uważnie patrzymy na Chiny. To jest ustawa o tak zwanym paszportyzacji, czyli żeby otrzymać w Chinach dostęp do internetu, należy podać swoje dane biometryczne i regulator sprawdza, żeby żadna inna osoba nie mogła korzystać z jednego dostępu do internetu. Widzimy, że to zbliżenie z Chinami następuje znacznie szybciej niż myślimy i ta droga od San Francisco do Szanghaju jest przez nas pokonywana dosyć szybko. Początek lat 2000 charakteryzował się tym, że w Rosji powstawały unikalne serwisy, natomiast już po kilku latach możemy być przyparci do tego muru cyfrowego, który tak naprawdę ograniczy rosyjskim użytkownikom internetu wiadomości ze świata zewnętrznego. Dziękujemy, Sarkis. Siergiej, pan otrzymał 30 dni w areszcie za tweet z 6 słów. Pan odczuł to na własnej skórze. To jest bardzo dobry przykład tego, że w Rosji nie dzieje się to samo, co wszędzie w innych krajach. Razem z Leonidem Wolkowem pan założył Stowarzyszenie Obrony Internetu. Przed czym internet należy bronić, pana zdaniem? Generalnie się zgadzam z Sarkisem, z panem Darbinianem i w tym, co się tyczy ogólnych trendów, ale spróbuję dodać kilka pozytywnych tendencji do tego obrazu. Przez 10 lat pracowałem w firmie telekomunikacyjnej, byłem kierownikiem firmy telekomunikacyjną, budowałem ten internet, który został zbudowany przed 15 rokiem w Rosji i w pełni się zgadzam, że 11-12 rok to nie tylko są nie tylko latami protestami na świecie, pomarańczowymi rewolucjami, ale też protestami w Rosji, które też te protesty budowały się za pomocą internetu. Internet został wykorzystany do koordynacji uczestników tych protestów i był czynnikiem ważnym w rozwoju tych protestów. I od tego momentu widzimy, że od tego momentu próbuje państwo ogarnąć internet całkowitą kontrolą, jak i wszystkie inne też dziedziny życia publicznego w Rosji. I skoro jest koordynowana, uważamy, że skoro jest to skoordynowany atak państwa na internet, to w podobny sposób społeczeństwo powinno w skoordynowany sposób bronić internetu. I jeśli wszystko jest jasne z tendencjami państwowymi, czyli filtracja kontentu i masowa inwigilacja za pomocą ustaw jarowej i wszystkie te ostatnie trendy, wszystkie te pakiety ustaw i dywanowe blokowanie, że tak powiem, stron, będą pojawiać się kolejne uchwały, ale jednak musimy zaznaczyć, że nie trwa ten proces bezproblemowo. Nie udaje mi się przeciągnąć tego wszystkiego bez oporu, bo obserwujemy opór społeczeństwa, mimo tego, że to społeczeństwo jest sytuatywne, zlokalizowane,
zorganizowane i zazylowane, jednak widzimy pewien opór w Moskwie, w regionach, była reakcja stanowcza, stanowczy sprzeciw wobec blokowania Telegramu. Również widzimy przykłady tego, jak społeczeństwo obywatelskie poradziło sobie i dało radę odkręcić z powrotem pewne zmiany wprowadzane przez państwo. Wszystkie w tym momencie państwo spróbowało kryminalizować sprawę ripostów i innych udostępnień w internecie i na szczęście nam udało się odkręcić to z powrotem i cofnąć te zmiany w kodeksie karnym. Nam udało się wymusić na państwie cofnięcie pewnych zmian. Drugi aspekt, który bardzo jest bardzo inspirujący dla mnie, bo ja patrzę na to wszystko z punktu widzenia technologii. Dla mnie jest ważne to, że na szczęście te wszystkie ustawy, uchwały, które nasza Duma Państwowa z taką ochotą wielką uchwala, nie są takie proste w realizacji, jakim się to wydaje. Ponadto państwo rosyjskie, albo nawet rząd rosyjski jest dużo bardziej zacofany technologicznie w porównaniu do rządu chińskiego oraz w prędkości wprowadzenia tych zmian. Dlatego to, co oni planują sobie na papierze, nie urzeczywistnia się tak szybko. Mówiąc o Telegramie, o tym Messengerze, który jest nadal niezablokowany w Rosji i nawet struktury oficjalne rządu rosyjskiego używają tego Messengera i urzędnicy komunikują się ze sobą za pomocą tego Telegramu, to blokowanie Telegramu to nie jest tylko sprawa technologiczna, ale to jest również sprawa stanowiska samego Telegramu jako spółki, jako firmy. Właśnie obserwujemy to, że stanowisko firm i spółek zajmujących się technologiami internetowymi jest kluczowe. Rosyjskie firmy niestety nie mają tego wyboru. Yandex, który próbuje stawiać opór, niestety nie ma takiej wolności, tym bardziej operatorzy telekomunikacyjni w Rosji muszą się dostosować do państwowych decyzji. Chcielibyśmy, oczekiwalibyśmy od nich większego oporu i większej swobody, ale mamy to, co mamy. Natomiast stanowisko zachodnich firm obecnych w rosyjskim sektorze jest bardzo ważne. Telegram nie da się zablokować. Dlatego bardzo ważnym jest z punktu widzenia internetu rosyjskiego to, jakie stanowisko zajmą Facebook, Twitter i Google wobec rosyjskich ograniczeń internetu. Widzimy, że państwo rosyjskie chciałoby kontrolować content, treść i zachowanie użytkowników w tych sieciach, ale z drugiej strony państwo nie ma możliwości, nie ma działających mechanizmów takiej kontroli. I te próbowania z wymuszania czegokolwiek na gigantach internetowych istnieją, ale nadal nie kończy się sukcesem. Istnieją te wolne segmenty w internecie rosyjskim typu Facebook. I oczywiście to, co dzieje się w internecie, może skompensować offline, to o czym wspominał pan Nawalny wczoraj. Nie możemy zablokować YouTube, natomiast możemy przyjść do osoby, która prowadzi vloga albo transmisję na żywo, możemy zablokować tego człowieka, tę osobę. To jest sposób, o którym wspominał pan Nawalny. Natomiast stanowisko Google'a, Twittera i Facebooka w sprawach współpracy z państwem rosyjskim albo wyjścia z rynku rosyjskiego, odejścia albo zachowania się w taki sposób, jak zachowuje się Telegram, stawiając opór władzom rosyjskim. Kwestia ich decyzji jest kluczowa co do tego, jak bardzo uda nam się zachować wolność internetu w Rosji. Co chciałbym jeszcze dodać, kluczowe scenariusze, które są przed nami, to jest albo totalna kontrola, absolutna na wzór chińskiej kontroli, i to jest możliwe, taki scenariusz jest możliwy. Nasze władze są gotowe. Jeśli nie są w stanie zrobić czegoś sami, to są w stanie zimportować te technologie i content z Chin i podejście. Natomiast jeśli społeczeństwo dało radę się zjednoczyć i firmy technologiczne stanęły po stronie społeczeństwa, to I państwo daje radę, może poszczególne osoby zablokować, ale generalnie wolność zostaje w internecie. I jest bardzo dużo otwartych spraw kryminalnych, toczy się za udostępnienie pewnych treści, ale jeśli spojrzymy na platformę takich wiążących się z takim sprawami, jest mnóstwo spraw sądowych wobec udostępnień w kontakcie w tej sieci rosyjskiej, natomiast bardzo mało takich spraw odnosi się do Facebooka, bo jest bardzo ciężkie otrzymać takie potwierdzenie faktów, przewinień w tej sprawie, w której ja byłem oskarżone, administratywne wykroczenie,
były włączone linki, które nie działały, ale nadal sędzia dał mi te moje 30 dni w areszcie. Więc próbują jakieś dowody zebrać i Facebook nie jest chętny na udostępnienie takich rzeczy, a w kontakcie jest, współpracuje z władzą i to doprowadza do tego, że sprawy sądowe związane z kontaktem są bardzo, mamy mnóstwo takich spraw sądowych związanych z kontaktem i bardzo mało związanych z Facebookiem. Nadal mamy kilka platform, w których można sprzeciwiać się wobec władzy. Bardzo dziękuję panu. Co do sprzeciwiania się i oporu, Romanie, pan jest słynie z tej sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To było rzeczywiście jak Dawid wobec Goliata. Takie słynny case, słynna sprawa, ale poza tym, proszę pana powiedzieć, może poza blokowaniem i tą presją istnieje ta sfera, ta praktyk sądowych i takich kiedy otrzymuje się powiadomienie i tak zwane listy szczęścia, takie różne uwiadomienia od państwa. Proszę pana powiedzieć mi troszkę więcej o tej kontroli państwowej. Zacznę od tego, że też patrzę raczej sceptycznie niż optymistycznie na rozwój wydarzeń w Rosji. Pamiętam epokę stosunkowej wolności mediów w Rosji. Aktywiści, obrońcy praw człowieka byli pierwszymi, którzy alarmowali, że coś się dzieje. Drudzy byli dziennikarze, których uznawano za paranoików. Jak wprowadzano uchwałę antyekstremistyczną i ja mówiłem, że dziennikarze podpadną pod tę ustawę, wszyscy patrzyli na mnie jako wariata, kiedy twierdziłem takie rzeczy. Wszyscy mówili, pan zwariował, to jest po prostu artykuł w kodeksie karnym. No, ten artykuł zaczął działać po dwóch latach od wprowadzenia, teraz działa masowo, w sposób masowy. To jest bardzo prosty mechanizm. Ten artykuł działa już zanim człowiek zostanie oskarżony. Ci wszyscy ludzie, którzy są wniesieni na listę Rosji Monitoring, nawet nie będąc oskarżonymi, nie mogą już korzystać ze swoich kont. Jesteś po prostu dziennikarzem, nikt cię nie pozbawia twojej pracy, ale nie możesz otrzymać pensji z innych regionów, albo nawet z twojego regionu, z twojego obwodu, bo taka pensja wpływa na twoją kartę bankową, a nie, twoja karta już jest zablokowana. Nie będziesz przecież jeździł do kasy, gdzieś tam otrzymywał twoją pensję w gotówce. A przecież dziennikarze z regionów nie będą jeździli do Moskwy, do kasy, ale dziennikarze z regionów przecież dostają zlecenia z wolnych mediów. Z badań socjologicznych mamy dość jawną sytuację wynikającą z tych badań, że służby specjalne w Rosji nie zajmują się, nie wszczynają śledztwa wobec byle czego i wszyscy wiecie państwo, że przestępstwa, że więcej jest przestępstw, które są związane z danymi, które wyciekły dzięki działaniom służb specjalnych, niż w jakikolwiek inny sposób. Pracownicy służb specjalnych sprzedają dane firm komercyjnych na przykład. Takich przestępstw jest dużo więcej niż przestępstw związanych z atakami hakerów. Można zapłacić po prostu, po co? Przecież a pracownicy organów specjalnych to jeszcze bardziej są podatni na takie przestępstwa i to się dzieje na całej przestrzeni postsowieckiej. Jeden z przykładów, który pamiętamy na tym forum specjalnie, to jest zabójstwo Borysa Niemcowa i zabójstwo Anny Politkowskiej, którzy obydwoje byli inwigilowani i śledzeni. I to ten system, który jest zbudowany, pozwala na kontrolowanie, na inwigilację zupełnie w sposób niekontrolowany i co doprowadza właśnie do takich tragedii, jak wspomniane zabójstwo polityczne. No i to samo się dzieje z wolnością słowa w internecie. Kiedy te same spółki, te same firmy internetowe
które Sergiej próbował obronić, te firmy internetowe, ale rolę tych korporacji internetowych w pełnym wycofaniu się z obywatelstwa społeczeńskiego i w oddaniu się, poddaniu się Kremlowi, rolę tych korporacji jest ogromna. Yandex po prostu wprost współpracuje. Oczywiście coś wstrzymuje, ale to jest taki systemowy liberalizm przy władzy. Oni są gotowi wstrzymywać ataki władzy w tym stopniu, dopóki dla nich jest to wygodne i potrzebne. My nie możemy coś opublikować w internecie bez tego, żeby być oskarżonymi o przestępstwo. Nasi koledzy teraz w Pskowie, prawdopodobnie nasza koleżanka dziennikarka będzie oskarżona za swój artykuł, w który opowiadał o tym, czym jest terroryzm. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są spółki, które mają swoje siedziby w jakiejś Amsterdamie czy gdzieś i mówią, przecież nie jesteśmy jakoś specjalnie blisko z Kremlem, ale przecież codziennie naruszają konstytucję i prawo rosyjskie. A jeśli wspominamy o Sormie, już było wspominane dzisiaj, to było kilka spraw sądowych, w sprawie kilku operatorów sądowych, ci operatorzy właśnie dostosowują się do wymagań SORM-u, który wymaga pełnej kontroli. Ale wracając do treści, do kontentu. Moja ocena jest ogólnie bardzo pesymistyczna i sceptyczna. Wracając do kontentu, już było podkreślano w słuszny sposób, że z dwóch stron nacisk jest wywierany z dwóch stron. Z jednej strony próbują zablokować zamieszczenie złego kontentu w internecie, ale z drugiej strony nie dają możliwości korzystać z tej informacji. Czy my sytuacja dojdzie do firewallu jak w Chinach? Chyba nie, Chiny wyglądają inaczej jako kraj, są budowane w inny sposób i tam mamy wielkie problemy i nawet suwerenizacja, że tak powiem, internetu w Rosji nie doprowadzi do kompletnego zamknięcia przed internetem ogólnie. Może przed pewnymi stronami zachodnimi, tak, ale ludzie nasi potrafią obejść takie zamknięte drogi i znaleźć sobie jakiś segment wolności. Natomiast spójrzcie Państwo na to, kto dostaje teraz, że tak powiem, mikrofon, kto ma możliwość się wypowiadać. Dzięki różnym ingerencjom politycznym i w różnych krajach Facebook jest blokowany na skalę masową. W Rosji tego jeszcze nikt nie robi, ale przecież to są ogromne inwestycje pieniędzy, ogromne inwestycje. Nas się uczy prowadzić dyskusję na wysokich obrotach, na wysokim poziomie histerii. I ja teraz zawodowo badam autocenzurę ze strony dziennikarzy. I dziennikarze prowincjonalni, regionalni w Rosji cenzurują sami siebie bardzo aktywnie. Dlaczego? Dlatego, że za każdy niewygodny wpis na Facebooku czy jakiś artykuł są ciągani, są targani do organów i są przepytywani. Większość redaktorów regionalnych, którzy byli badani przed poprzednim zjazdem dziennikarzy Rosji, jak ich pytano, czy oni są gotowi do korygowania swojej publikacji online. Nawet były podane kilka ogólnych powodów do zmian takich swojej publikacji. Masowo odpowiadali tacy redaktorzy, że są gotowi. Ale przecież jedna z podstaw dziennikarstwa jest to, że opublikowany materiał jest opublikowany. I albo jest jakiś błąd i wtedy musimy to zmienić, albo jest decyzja sądu. Ale innych powodów do zmiany nie ma powodu do zmiany. Chyba, że się poda też jakieś poważne powody, to podajemy na początku disclaimer oznaczający, że są powody na taką zmianę. Prowadziłem monitoring kilku stron ważnych dla mnie, które mi się wydawały jako ważne strony, mające znaczenie, nie są opozycyjne wprost. Artykuły są zmieniane na porządku dziennym. Ważne artykuły są zmieniane na porządku dziennym i nikt nie powiadamia czytelników o takich zmianach. Co tyczy się blogerów, teraz sytuacja jest troszkę lżejsza niż była jeszcze kilka czas temu. Mniej blogerów wsadza się do więzienia, ale same represje są na miejscu. Mimo tych poprawek, o których nawet
prezydent Putin tłumaczy, i nawet Sąd Najwyższy tłumaczy, że nie, że to jest zła interpretacja tego artykułu. Wśród tych blogerów, którzy są, ocierają się o dziennikarstwo albo nazywają się dziennikarzami, w 2018 roku ponad 100 osób było pociągane do odpowiedzialności przez organy rosyjskie. Czasami w sprawach karnych, czasami w sprawach administracyjnych. Prewentycyjnie. Na przykład jeśli masz w ciągu roku jedno wykroczenie administracyjne, to następnego roku już jest masz karne. Bardzo bym chciał Państwo zauważyć, że szczególnie osoby z Zachodu, dla osób szczególnie z Polski, bo tutaj również dzieją się rzeczy troszkę podobne do tego, co się dzieje w Polsce, w Rosji. Dziennikarze nie mogą często mówić otwarcie, ale starają się. Pracują również w środkach masowego przekazu bliskim władzom, więc nie trzeba na nich silnie naciskać, ale starać się z nimi otwarcie rozmawiać, na przykład przy pomocy internetu, bo właśnie internet, mimo że było w zeszłym roku 29 spraw karnych związanych z publikacjami w internecie, i ponad 100 kar administracyjnych zostało nałożonych w związku z tymi publikacjami. Jeżeli Państwo uważają, że nie są zbyt otwarci czy sprawiedliwi, po prostu trzeba im pokazać, jak powinni działać, bo tak naprawdę mamy już dość milczenia. Dziękuję, Roman. Może teraz Bernd opowie, jak to wygląda w Niemczech. Czy rzeczywiście w Rosji jest taka wyjątkowa sytuacja i czy naprawdę Niemcy tak mocno różnią się od Rosji? Myślę, że czas, żeby powiedzieć coś pozytywnego. Ja nie jestem ekspertem od kryminologii, jestem posłem, zajmuję się prawami obywatelskimi i cyfryzacją w Niemczech. Więc będę mówił z tego punktu widzenia, z punktu widzenia polityka, a nie specjalisty od kryminologii. Internet to coś dobrego. Wczoraj profesor Fukuyama powiedział coś, z czym się nie zgadzam. W moim przekonaniu cyfryzacja sprzyja partycypacji, niesie ze sobą wielką obietnicę współpracy i aktywnego angażowania się w życie społeczne, w życie obywatelskie. Dla wielu ludzi internet jest jedyną szansą zaangażowania się w życie. Są ludzie, którzy nie mogą na przykład wyjść z domu i dla nich właśnie internet jest wielką szansą. Kilka lat temu w Niemczech stworzyliśmy model najpierw cyfrowy dotyczący demokracji i praw cyfrowych. W związku z tym ja bardzo pozytywnie patrzę na cyfryzację i rozwój internetu. Niemcy oczywiście, tutaj trzeba zaznaczyć, są krajem przestrzegającym konstytucji. Mamy oczywiście dużo regulacji dotyczących swobody wypowiedzi w internecie, mamy wiele zabezpieczeń interpretowanych również przez Trybunał Konstytucyjny Niemiec. Słyszeliśmy o blokowaniu stron. W Niemczech mamy słabe doświadczenia z blokowaniem stron, kiedy na przykład mowa jest o stronach pedofilskich, po prostu usuwamy taką treść, a nie blokujemy konta. Unia Europejska stara się być wzorcem dla innych części świata w odniesieniu do regulowania internetu. Niemcy są krajem, który może być dobry przykład dla innych krajów.
Natomiast problem polega na tym, że kraje autorytarne, które kopiują nasze przepisy, mogą je wykorzystywać w złym celu. Słyszeliśmy tutaj o takich wydarzeniach, jak wygląda stanowienie prawa w Rosji. W Niemczech mamy podobne problemy jak w Rosji. Wielu polityków niemieckich, europejskich, polskich chce na przykład przechowywania danych. Nasz Trybunał Konstytucyjny już orzekł, że to jest niezgodne z konstytucją, ale politycy, powołując się na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, chcą przetrzymywania danych i dostępu do tych danych. Taka sprawa kilka dni temu trafiła do Trybunału Europejskiego. Przepisy dotyczące przechowywania danych nie są tak daleko idące jak w przypadku Rosji, ale nadal wpływa to na sytuację związaną z prawami obywatelskimi. Mamy przykłady pokazujące, że przechowywanie danych, tak zwane data retention, nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. Ale są politycy w Niemczech i w Europie, politycy, którzy chcą zrobić coś dobrego, na przykład chcą walczyć z dezinformacją. Warto zauważyć, że o terminie fake news wypowiadają się tylko partie populistyczne, natomiast faktyczny termin to jest dezinformacja. W Niemczech pracujemy nad prawem dotyczącym zakazu dezinformacji, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że większość dezinformacji to jest coś, czego nie da się zakazać prawnie. Na przykład plotki, pogłoski, to tego nie da się zakazać. To nie organy państwa powinny decydować, które informacje są prawdziwe, które nie. To nie organy państwa powinny decydować, które źródła są godne zaufania, które nie. W Niemczech trwają prace nad nowymi przepisami, zgodnie z którymi wyszukiwarki mają priorytetyzować informacje od nadawców publicznych. Politycy niemieccy i europejscy chcą również coraz więcej tylnych drzwi, możliwości wejścia i odczytywania informacji w komunikatorach internetowych, takich jak Telegram. Brytyjczycy życzyliby sobie dostępu do Facebooka, do Instagrama. To oczywiście wpływa na wolność słowa. Jako członek partii liberalnej musimy dbać o to, żeby swoboda wypowiedzi była chroniona i tego rodzaju tylne furtki, backdoory nie są czymś, na co chcemy się zgodzić. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w Niemczech, napisałem coś na ten temat wczoraj. Partia Liberalna w Niemczech jest zdania, że promocja nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z jednej strony sprzyja innowacji, ale jednocześnie trzeba przestrzegać podstawowych praw cyfrowych. To jest punkt wstępny dla cyfryzacji. To oznacza, że walczymy o nasze prawa cyfrowe do samostanowienia informacyjnego i prywatności. A żeby te dwa cele zostały osiągnięte, trzeba wprowadzić przepisy o ochronie danych osobowych, które będą uwzględniały kilka rzeczy. Po pierwsze, prawo do anonimizacji. Musi być to prawo zagwarantowane. Promocja szyfrowania musi również postępować, musi być zagwarantowana. Sama ochrona danych wymaga poprawy, tworząc możliwości kontrolowania danych. Sankcje za naruszenia ochrony danych muszą być stosowane konsekwentnie. Prawo do zapomnienia, right to be forgotten, musi być celem działań politycznych. Potrzebujemy również silnych urzędów chroniących dane osobowe. Muszą być one niezależne i muszą sprawować rzeczywisty nadzór. To są uwagi z perspektywy niemieckiej w kontekście dyskusji o Rosji. Mam nadzieję, że to coś pomogło. Dziękuję bardzo. Bernd, большое спасибо.
Bern, bardzo dziękuję. I teraz stopniowo będziemy przechodzić do pytań z sali. Już widzę pana rękę, ale mam pytanie do organizatorów. Czy ktoś będzie pomagał z mikrofonem? Czy mamy osobę, która będzie krążyć z mikrofonem? O, tak, mamy taką osobę. I jeśli będzie trzeba, to chyba będziemy musieli się podzielić jednym, tak? Pierwsze, drugie i trzecie pytanie i w tej kolejności będziemy odpowiadać. Jedynie, co chciałbym powiedzieć, to, że prawo do zapomnienia, right to be forgotten, przede wszystkim jest wykorzystywane przez kryminalistów w Rosji. A rosyjski GDPR jest przede wszystkim używany do tego, żeby rosyjskie organy bezpieczeństwa wiedziały, co znajduje się na naszych skrzynkach pocztowych. Dobrze, teraz pierwsze pytanie, później państwo. Oczywiście pytania będę zapisywał i będę już później kierował do mówców. Nazywam się Natalia Rodina, jestem pracownikiem największej strony internetowej na Białorusi, która została zablokowana w zeszłym roku na podstawie tego, że niby zagrażamy bezpieczeństwu państwowego. Nie wiem, na czym to polegało, ale takie zakony, ustawy represyjne są najpierw przyjmowane głównie na Białorusi, a później dopiero przechodzą na Rosję. I u nas wiele stron było już zablokowanych, Kasparow, Rugrani.ru, i zwróciłam wtedy uwagę, że tak naprawdę nie było żadnej reakcji ze strony krajów zachodnich. I zrozumiałam, że to jest bardzo źle. Czyli Łukaszenko może robić co chce i nic mu się za to nie stanie. I tak się stało. Kiedy strona Hartia została zablokowana, pewne niezależne organizacje zaczęły protestować, Europarlament przyjął dwie rezolucje, ale nie było żadnych sankcji zachodnich, ani ze strony europejskiej, Unii Europejskiej, ani ze strony Stanów Zjednoczonych. Nawet niektóre rządy bały się wydać oświadczenia popierające swobodę słowa, wolność słowa na Białorusi. Więc myślę, że powinniśmy połączyć nasze wysiłki w związku z tą globalną cenzurą, którą widzimy w internecie. To nie tylko Rosja i Białoruś, to jest też Azerbejdżan, Tadżykistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Iran, Kazachstan, czyli ogromny teren, który obecnie nie ma wolnego internetu i idzie i tak jakby zanurza się w takiej totalitarnej ciemności. Zachód nie chce tego zauważać, więc może w takim razie połączmy się, może zacznijmy żądać prawdziwej oceny działalności reżimów dyktatorskich. Czy jest to pytanie skierowane do kogoś konkretnie, czy po prostu oświadczenie? Dobrze, dziękuję. Jestem rosyjskim emigrantem z przymusu, bloger, który ma pseudonim San Andreus. Mam pytanie do uczestników z Rosji. Jak pokazuje praktyka, szczególnie w Rosji, mechanizmy polityczne bronienia swoich praw w internecie nie są skuteczne. Czy wy jesteście przygotowani, a jeśli tak, to w jaki sposób możecie przeciwstawiać się zwiększaniu cenzury i ograniczaniu wolności w internecie? Może jakieś mogą państwo środki polecić? Przecież tak naprawdę internet jest tą granicą, za której już nie można przekroczyć. Nie mamy swobody dyskusji na ulicach, nie mamy swobody gromadzić się. Został nam już tylko internet. Na ile jesteście przygotowani i może jakie możecie polecić skuteczne środki, które będą wyprzedzały działania ekipy Putina? Dziękuję. I trzecie pytanie. Drugi rząd.
Maria Domańska, Centrum Badań Wschodnich. Bardzo dziękuję za te ciekawe wystąpienia. Chciałam zapytać się o ustawę o suwerennym rosyjskim internecie. To jest prośba do wszystkich rosyjskich referentach. Czy mogą Państwo ją skomentować? Na ile cele tej ustawy tak naprawdę zgodne są z prawdziwymi celami władzy rosyjskiej? Co to oznacza? Czy rzeczywiście po to, żeby odciąć Rosję od zewnętrznego internetu, czy jest to próba odcięcia Rosji od zewnętrznego internetu, czy próba mimo wszystko jeszcze większego zabetonowania wewnętrznego internetu w Rosji? A drugie pytanie, na ile, jeśli chodzi o technologię, możliwe jest zrealizowanie celów tej ustawy? Mamy wobec tego trzy pytania. Czy uważają Państwo, że należy się połączyć? Drugie pytanie, jak należy się temu sprzeciwiać i przy pomocy jakich środków? I trzecie pytanie o suwerennym rosyjskim internecie, jak cele ustawy odzwierciedlają prawdziwe cele rosyjskiej władzy i czy są możliwe do wykonania? Kto chciałby odpowiedzieć? Czy musimy się jednoczyć, żeby zwalczać cenzurę? Oczywiście tak. Ale pytanie było zadane w taki sposób, który tak naprawdę mogę przetłumaczyć, czy nasze jednoczenie się zwróci uwagę państw zagranicznych. Oczywiście kraje rozwinięte zawsze zwracają uwagę na to, co się dzieje z wolnością w internecie, z funkcjonowaniem internetu. W Rosji i w innych krajach to wszystko jest zauważalne we wszystkich sprawozdaniach, to jest tematem konferencji. Szczególnie dobrze o tym są w stanie rozmawiać ci, którzy specjalnie skupiają się na tematach spraw człowieka w konkretnym kraju, tam gdzie jest wolność mediów i wolność internetu, jest to zawsze obecne. To jest potrzebne, musimy to robić bardziej aktywnie niż teraz, możemy zawsze dołączać do istniejących inicjatyw, na przykład jest Pen Club, który jest bardzo otwarty jako instytucja. Mimo, że to jest bardzo tradycyjna organizacja w pewnym sensie, ale oni są bardzo otwarci. I nie chodzi mi tylko o rosyjski Pen Club. Właśnie nie chodzi mi o rosyjski Pen Club. W Moskwie, w Petersburgu ta organizacja działa dobrze, ale rosyjski Pen Club jest czymś dziwnym i strasznym. Natomiast odbieram to pytanie jako pytanie retoryczne, jako kontynuację dyskusji. Nie mamy czasu na większą dyskusję, ale uważam, że to nie pomoże, bo jako większość rozwiniętych krajów, a Rosja przez pewien czas była uważana za rozwiniętą internetowo, rozwiniętym internetowo krajem, ale wszystkie kraje zachodnie spokojnie spojrzały na to, co się zadziało w Chinach i to, co się dzieje obecnie w Rosji i innych krajach byłego Związku Radzieckiego albo Bliskiego Wschodu, to już będą patrzeć jeszcze bardziej spokojnie. Zaakceptują to, ale nadal będą pisać, że wszystko jest źle. Więc musimy ratować się sami. Mam nadzieję, i tu w tym jestem bardzo się zgadzam z Sergiejem, i liczę na rozwój technologiczny. To, że Rosyjska Federacja zakazała, nie wydała licencji na internet satelitarny, Ilona Muska, odebrano z takim śmiechem, ponieważ to jest śmiechu warte tak naprawdę. Nastąpi czas, i państwo rosyjskie nic na sobie na to nie poradzi, żeby technologie same broniły się. Młode pokolenie, które jest bardzo rozwinięte, bardzo zachodnie w Rosji, niezależnie od swoich poglądów, oni są przyzwyczajeni do internetu i do technologii. Technologie dla młodego pokolenia są przestrzenią, w której mieszkają. Na każde kolejne pokolenie będzie w to zaangażowane jeszcze bardziej, chyba że nastąpi jakaś globalna technologiczna katastrofa, ale to jest źródło naszej nadziei, że i wolności w internecie nadal jest więcej niż poza internetem. Kolejne opinie na dowolne z tych trzech pytań. Chciałem uzupełnić, dlaczego zachodnie kraje może nie zareagowały na konkretne przejawy naruszenia wolności słowa. W zachodnich krajach ta dyskusja też nie jest przesądzona i zakończona, ponieważ w wszystkich dyskusjach wokół spraw regulowania internetu, nawet na zachodzie nie ma klarownego konsensusu wobec granic, dopuszczalnych granic regulowania. Na przykład, czy priorytetem jest public safety, czyli bezpieczeństwo krajowe, narodowe, czy bezpieczeństwo osoby.
U nas już wiadomo, jaki wybór dokonany został przez państwo, ale ogólnego konsensusu takiego jeszcze nie ma i dopóki zachodnie kraje nie podejmą tę decyzję dla siebie, nie ma sensu oczekiwać, że pomogą i wesprą nas. To jest główny problem teraz. Wskazując, gdzie, do czego doprowadzi, właśnie dlatego takie wydarzenie jak dzisiejsze jest ważne, pokazując Zachodowi, do czego doprowadzi przesadne regulowanie internetu i czemu służą takie ustawy, uchwały, w taki sposób możemy dać im przestrogę pewnego rodzaju, żeby nie podążały tym samym szlakiem, tym samym tropem, co Rosja czy Chiny. Żeby to były pewnego rodzaju strachami dla Zachodu. Nie róbcie tego, bo to jest słaby wybór. To jest odpowiedź na pytanie, jak możemy zwalczać ograniczenie wolności. Jak Roman już wspomina, rozwój technologiczny, mamy nowe siecie P2P, nowe popularne technologie DNS i TTPS, a DNS przecież to jest ten główny mechanizm blokowania stron, więc to jest ciągła walka. Państwo wymyśla nowe technologie do blokowania i ograniczania i cenzurowania, a społeczeństwo wymyśla kolejne technologie do zwalczania państwowych ograniczeń. Na przykład w mojej rodzinie wszyscy, włącznie z najstarszymi osobami w rodzinie, potrafią otworzyć zablokowane strony. Wszyscy wiedzą, jakie dodatkowe narzędzie trzeba zainstalować w swojej przeglądarce i co trzeba naciskać, żeby otwierać wszystkie zablokowane strony na dowolnym komputerze. Dopóki państwo oczywiście nie sprzeciwiacie tej technologii. Dodam, że jeśli mam jeszcze jedną minutę, że największym zagrożeniem dla wolności internetowej jest potencjalne dążenie państwa rosyjskiego drogą chińską. To, co robią, kiedy regulowanie sięga poziomu smartfonów i urządzeń personalnych. Państwo może odebrać mi smartfon, zabrać mi smartfon, ale nie może zmusić mnie do odblokowania. Nie może mnie zmusić do zainstalowania pewnej aplikacji na tym telefonie. Cenzura nie jest na mnie wymuszona na poziomie mojego osobistego urządzenia do korzystania z internetu. Dlatego mówimy o możliwości obejścia tych blokad. Więc największym zagrożeniem jest wprowadzenie systemu takiego jak w Chinach, czyli personalnej kontroli, i jeśli będę musiał otworzyć wszystko w moim urządzeniu, wszystko pokazać funkcjonariuszowi, to będzie największe zagrożenie. Ale oczywiście widzimy, że są demonstracje publiczne i tak dalej. Pytanie jest, jak wysoki jest poziom naszej samoorganizacji? Technologie i konsolidacja społeczeństwa. To nie ma jakichś nowych, magicznych rozwiązań. To są te same rozwiązania. Odkrywać nowe technologie i uczyć ludzi, edukować ludzi, uczyć ludzi obchodzić blokowanie. Dlaczego w Chinach to wszystko działa tak sprytnie? Dlatego, że mają skomplikowany system. Jest ciężko otworzyć Facebook, a dla tych, którzy otworzą Facebook, to jeszcze mogą już pociągnąć do odpowiedzialności. I to razem sprawia, że ludzie nie korzystają z Facebooka. W Rosji nadal na razie nie ma odpowiedzialności za uczenie innych obchodzenia blokowań. Może nie dawajmy takich porad państwu rosyjskiemu. Natomiast w sprawę internetu suwerennego, na przykładzie innych uchwał widzimy, że jest cel deklarowany i na przykład w 2012 roku chcieliśmy zwalczać za pomocą blokowania stron z narkotykami, z rozprzestrzenieniem zagrożenia narkotykowego. A dla tych, którzy nie wiedzą, w darknecie rosyjskim handel narkotykami jest jeden z najbardziej rozwiniętych. Rosyjski handel narkotykami w darknecie jest jednym z największym sektorem. I Rosja uchwaliła ustawę walki z narkotykami za pomocą blokowania stron, ale mamy dowody tego, że to nie działa, że Rosja handluje narkotykami w darknecie i ten rynek rośnie i żadne wysiłki rosyjskiego państwa nie zadziałały. Jest zadeklarowany cel tego systemu. Są cele, które mają ustawodawcy i jest też cel, który mają sądy i organy siłowe,
które wykorzystują tę ustawę nie tylko do rozwiązania jakichś swoich politycznych problemów czy załatwienia swoich spraw, tylko żeby po prostu otrzymanie pewnych bonusów od przełożonych. Na przykład jest ustawa o zwalczaniu zniesławienia organów władzy, no to szukajmy w internecie, kto zniesławia władzę i tak dalej. Deklarowanym celem jest zapewnienie braku możliwości dla krajów zachodnich zablokować internet w Rosji. Ale jeśli spojrzymy na historię internetu na świecie, nie ma takiego przykładu, żeby któreś państwo blokowało internet w innym państwie. Natomiast mamy mnóstwo przykładów, kiedy same rządy konkretnego państwa zamykały swój kraj na internet globalny, żeby załatwić pewne sprawy, pewne potrzeby swoje wewnętrzne. Na przykład w Rosji, w Inguszecji był zablokowany internet, cały region był podczas zamieszek pozbawiony internetu i sieci komórkowych. Też lokalnie na terenie pewnych demonstracji publicznych sieci komórkowe nie działały. Nie były przeładowane sieci komórkowe, tylko sieci komórkowe zostały wyłączone, żeby protestujący nie mogli się konsolidować i koordynować swoich ruchów. To są rzeczywiste cele, dla których takie ustawy są uchwalane. I to jest możliwe nie tylko na regionalnym, ale na narodowym poziomie. Oczywiście w regionach bardziej rozwiniętych niż w Inguszecji wyłączyć na przykład w obwodzie nowosybirskim jest niemożliwe technicznie. Tak, internetu się tam nie wyłączy. Ale celem tej uchwały jest właśnie to, żeby takie środki się pojawiły. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale muszę powiedzieć, że mamy dość upartych ludzi w Rosji. Oczywiście zgadzam się z Romanem w tym pesymistycznym spojrzeniu, że jeśli istnieje cel, to wcześniej czy później, jeśli nie będzie stawiany opór, to cel zostanie osiągnięty. Więc te technologie, które państwo próbują wykorzystywać do kontroli, głębokie DPI i inne technologie, wyglądają śmiesznie, nie są kompetentni, ale potrafią się uczyć. Kiedy próbowali się włamać do mojego mieszkania przez godzinę, to trwało, drugi dzień to już było 15 minut. No, w technologiach internetowych tak samo to się przyspiesza. Nie dawali sobie rady, a w którymś momencie już są bardziej z większym sukcesem próbują urzeczywistnić tę kontrolę. Jeśli na przykład będą chcieli ograniczyć Facebook, to w pewnym sensie dadzą sobie radę. Sarkis? 5 kopiek, pozwolicie, dobawię. Dodam troszeczkę od siebie. Pane pytanie, jakie kroki są potrzebne? Uczestniczę od pewnego czasu w dwóch tego konferencjach. Jeden to jest o regulowaniu i to jest smutne sytuacje, kiedy mówimy o ustawach, które teoretycznie powinny nas ograniczać, ale nie działają. Drugi typ konferencji, w których uczestniczę, to jest konferencja startupów, deweloperów. Ci ludzie mają oczy płonące po prostu spojrzenia. Oni wymyślają jakieś nowe, wspaniałe serwisy. Konsultowaliśmy na przykład konsultowaliśmy grupę deweloperów, którzy zbudowali pierwszy dystrybuowanego providera internetu pod Moskwą. Jacyś młodzi chłopacy z Podriazani. Pierwszy anonimowy messenger z możliwością włączania kryptowalut. Durow od Telegramu, w kontakcie Telegramu jest jeszcze na razie dopiero zastanawia się, a już ktoś to zrobił. Są młodzi inżynierowie, którzy nawet może nie widząc, co tam ci ustawodawcy, jakieś tam klisze czy inni posłowie coś tam wymyślają, a nawet na nie patrzą, oni robią swoje jako inżynierowie. I to jest dla nas nadzieją, bo ten wyścig nie jest na korzyść władzy rosyjskiej. Władza rosyjska zawsze jest z tyłu, bo przyjęcie, uchwalenie jakiejś ustawy trwa dłużej niż wymyślenie i kreowanie jakichś nowych rozwiązań. I w pozytywnej części ważne jest dla mnie to, że te ustawy sprawiają, że wszyscy się edukują, nawet gospodyni domowe już wie, czym jest VPN, bo żeby nie do tego, żeby ściągnąć piracki content, tylko żeby do własnego bezpieczeństwa. VPN-y są korzystane, płatne VPN-y są wykorzystywane w milionach ściągnięć w Rosji. Rosja jest największym krajem, ma największą liczbę użytkowników z sieci Tor. I tak dalej, jeśli patrzymy na suwerenny internet, oczywiście to będzie miało wpływ na trafik, na obniżenie trafiku i prędkość będzie
będzie niższa. Może nie uda nam się, może jeśli YouTube będzie ograniczony. YouTube będzie działał nadal, ale może nie w takiej dobrej jakości będziecie oglądali filmy na YouTubie. Może nie za szybko, może będzie się zacinał ten filmik i wtedy może użytkownicy zaczną przechodzić na inne serwisy, gdzie będzie lepsza jakość. W kanałach komunikacji typu Telegram czy Twitter, gdzie content jest bardzo lekki i ma niski trafik, to zawsze takie serwery, zawsze takie serwisy obejdą ograniczenie tego DPI-a. Mówiąc o YouTubie dzisiaj, w Rosji nie ma alternatywnych serwisów dla YouTube'a. YouTube nie może być zablokowany nawet przez suwerenny internet. YouTube ma serwery kaszowanie, które... Można wyłączyć te serwery kaszowania i wtedy YouTube zapisanie się zepsuje w Rosji. Oczywiście trzeba jakieś kroki podejmować. Staramy się to robić między innymi razem z międzynarodową wspólnotą, między innymi na przykład z białoruską społecznością, z ONZ. Współpracujemy w ramach z Białorusinami na terenie przestrzeni postsowieckiej i oczywiście Rosja jako ten starszy brat będzie próbowała wymusić na innych krajach tego terenu swoje rozwiązanie. Roman, Bernd, czy chcielibyście coś dodać w tych sprawach? Romanie? Chciałbym tylko dodać, że tak, słucham sobie i myślę, jak my sami sobie nasze tę sprawę psujemy. Na przykład szkolenie dziennikarzy i blogerów, prowadzimy sprawy bezpieczeństwa, ale kiedy, oczywiście przede wszystkim mówię o dziennikarzach regionalnych, a jak ich pytamy, gdzie macie sieć? No mamy w kontakcie i mamy w kontakcie też czat naszego zespołu. I to są ludzie, którzy piszą o tym, jak są i jaka jest to straszna kontrola władzy, ci ludzie, którzy krytykują władzę i nic na to nie damy rady. Mają mail, skrzynki pocztowe na Mail.ru czy Yandex. Czyli my musimy sami siebie mobilizować i bardzo się cieszę, że jest coraz więcej ludzi w pokoleniu przed 30, którzy dbają o własne bezpieczeństwo. Ale dodam troszeczkę sceptycyzmu. Tam, gdzie są oczy rozpalone, tam, gdzie są nasi inżynierowie, to widzę tam też dużą podstawę do bycia ostrożnym, bo pamiętam, kiedy jak wobec mnie i mojej ekipy, od kogo największą obstrukcję otrzymaliśmy, kiedy ja i moi inżynierowie i nawet prawnicy od naszych kolegów, inżynierów z innych spółek i firm internetowych. Kto pracuje w działach bezpieczeństwa we wszystkich telekomach w Polsce? No właśnie, dlatego nie podchodziłbym zbyt optymistycznie. No kto? No oczywiście absolwenci, czy te ludzie związani ze strukturami siłowymi, byli pracownicy FSB, FSO i są zawodowcami oczywiście, ale ci zawodowcy są sfokusowani na jedno. I podpisując na przykład umowę o roamingu, przepraszam, wracam do tego cały czas, ale podpisując umowę roamingową na przykład z polskim operatorem komórkowym, czy taki operator jest świadomy, że wszystkie rozmowy klientów tego operatory, którzy będą w Rosji, będą nagrywane i inwigilowane. Czy oni są się tego świadomi? Bez żadnych decyzji sądowych, bezprawnie. Oczywiście jest decyzja Trybunału Strasburskiego, ale to nie są żarty. Mamy nadzieję na technologię, na świadomość, mamy nadzieję, że Darknet będzie dalej istniał. Jestem przeciwko narkotykom, ale za Darknet, za wolność internetową. Ale no, pamiętajmy, walczymy z Hydrą, z wielką Hydrą i to nie jest sprawa balansowanie, równoważenie osobistych wolności i narodowych, ale my mamy do czynienia z cynikami, z ludźmi, dla których cenzura online, cenzura w internecie i w mediach jest tylko narzędziem i środkiem do zachowania się, utrzymania władzy. To jest bardzo smutne. Wraz z Aleksiejem chciałbym powiedzieć, że
po krajnej żurnalistkę sołczyć, to czyli europejskie, mówić strogo nie. Natomiast chcemy powiedzieć, że nasi dziennikarze mówią nie, jeśli chodzi o prawach, tym right to forgotten, o prawie na zapomnienie. Jestem przekonany, że historycy opublikują te fakty, które nie są korzystne dla polityków, którzy chronią tego prawa, które kiedyś zostaną opublikowane. My uważamy, że prawo o tym zapominaniu powinno zostać jeszcze raz rozpatrzone. Institutions wants to guarantee free and unhindered access to information, knowledge and education quality qualifications to the internet. Jest taki tekst, który mówi, że amerykańskie instytucje chcą zagwarantować pełny dostęp do wiedzy i edukacji. To jest zapis w polityce zagranicznej Ameryki. W Europie nie ma takiego zapisu i tutaj stosunek jest bardzo obojętny do tego. Zawsze mówicie o Telegramie. Jest też wiele innych narzędzi, które pozwalają na bezpośrednią prywatną komunikację. W Niemczech jest Signal Stream ze Szwajcarii, Wire z Niemiec też. I bardzo skomplikowane jest odkodowanie takich prywatnych wiadomości i też bardzo trudno jest odkodować kodowanie P2P w WhatsAppie. Więc nawet jeśli technologia rozwija się dynamicznie, to nam daje pewność, że możemy też w przyszłości mówić o prywatnej komunikacji też w Rosji. I вот Василий точно тянет руку. Ja думаю, tutaj jeszcze dwa pytania. Widzę, że już pierwszą podniesioną rękę, tutaj drugą, ale chciałbym mały komentarz. W 2010 roku Jean Litron powiedział, że przyszłość internetu, bo ludzie odpowiadywali, czym jest internet, mówili o Facebooku. Więc ja uważam, że suwerenizacja internetu może doprowadzić do tego, że takie ekosystemy jak Mail.ru, Yandex.ru całkowicie zastąpią ludziom internet, a one są o wiele łatwiejsze do kontrolowania niż ten internet globalny. To jest jeden z takich mrocznych scenariuszy. Proszę, Wasilii. Dzień dobry, Wasilii Damow. Mieszkam i pracuję w Krasnojarsku na Syberii. Zajmuję się projektami cyfrowymi w sferze mediów. Mam pytanie do kolegów z Rosji. Czy wam się nie wydaje, że cały czas obserwujemy pewne sprzeczności, które są wyrażane w tym, że z jednej strony dużo słyszymy i mówimy również tutaj o rosyjskich hakerach, specjalistach IT, którzy działają na rzecz władzy, którzy hakują serwery w Europie, w Stanach, ingerują w wybory i ci straszni ludzie mogą zhakować wszystko na Zachodzie i zrobić wszystko, co chcą. A z drugiej strony mówimy o specjalistach IT, którzy pracują dla władzy i nie mogą zhakować Telegramu. Czy nie wydaje się Państwu, że tu jest pewna sprzeczność? Według Was, czy na stronie władzy rosyjskiej są specjaliści IT pierwszej kategorii, którzy mogą zhakować wszystko i wszędzie, czy też tacy słabi, którzy nie mogą zhakować niczego i tak naprawdę do niczego się nie nadają? Wie Pan, wszystko pan odwrócił. Zhakowanie Telegramu nie jest takim łatwym zadaniem. I zhakowanie szyfrowania NTM również nie jest najprostszym zadaniem. Nie chodzi tutaj o specjalistów rosyjskich czy też innych. Rosyjscy specjaliści, którzy pracują obecnie dla władzy, są
rekrutowani z wydziałów Uniwersytetu Moskiewskiego, Politechniki i innych uczelni wyższych, ale to są osoby, które raczej nie chcą pracować dla władzy za takie małe pieniądze. W większości są to osoby jednak, które wpadły na drobnych cyberprzestępstwach i którym złożono propozycje nie do odrzucenia. Wydaje mi się, że to nie są eksperci wysokiego poziomu, przy czym to, co pan powiedział, zajmują się hakowaniem poczty elektronicznej, rozprzestrzenianiem fake newsów, trollingiem. To nie są jakieś zadania wielkiego, globalnego kalibru i jeszcze w dodatku niezbyt trudne. To są metody klasycznej cyberprzestępczości, łamanie, zhakowanie haseł, wchodzenie do skrzynek pocztowych i to również jest związane z umieszczaniem mnóstwa fejkowych postów i tak dalej. To nie są eksperci takiego wielkiego poziomu, więc ja tu nie widzę takiej dużej sprzeczności, że rzeczywiście nasi najlepsi specjaliści pracują dla Imperium Zła. Tak naprawdę jest ich bardzo mało. Rozmawiałem z tymi, którzy opracowywali systemy SOR, DPI w Rosji i zapytałem się ich, czy nie jest im wstyd i czy w ogóle czują jakąś odpowiedzialność przed społeczeństwem. A oni powiedzieli, jak cały biznes. Zarabiamy kasę, ile możemy, a jak się skończy ta możliwość, to spieprzamy. I tak naprawdę tylko o tym myślą. Małe uzupełnienie. Może jednak mimo wszystko odróżnimy łamanie, zhakowanie poczty od hakowania całych systemów. Do mnie na przykład nie udało się na przykład uzyskać dostępu do mojej poczty elektronicznej, dlatego że miałem identyfikację złożoną z dwóch etapów, ale znam osoby, które takiej ochrony, takiego stopnia zabezpieczenia nie miały i oni i ich skrzynki zostały zhakowane, ale to nie wymaga jakichś wielkich umiejętności, tylko tak naprawdę oni sami byli winni, bo przecież użytkownik również jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnych danych. I jeśli chodzi dlaczego Telegram? W Rosji nie wiemy, jakie serwery i serwisy i w jakim stopniu pracują z rosyjskimi służbami specjalnymi. Wiemy, że Viber na przykład umieścił takie serwisy w Rosji, więc musi w jakiś sposób współpracować. To samo robi w Kontakcie i to samo robi Yandex. A jeśli chodzi o Telegram, jeśli go blokują, możemy przypuszczać, że raczej nie mają dostępu do prywatnych wiadomości. Dlatego, że jak tylko rosyjski rząd zacznie zwalczać WhatsApp, to również będzie znaczyć, że nie potrafią go zhakować. Już troszeczkę jesteśmy poza czasem, ale rozumiem, że dyskusja jest dla wszystkich ciekawa, więc jeszcze jedno pytanie, jedna odpowiedź i kończymy. Wadim Prochorok, jestem adwokatem, byłem adwokatem Borysa Niemcowa, teraz jestem adwokatem Żany Niemcowej. Jednym z opozycjonistów. Mam pytanie pewnie bardziej do Sarkisa Darbaniana. Kilka dni temu byłem w samochodzie pod Moskwą i usłyszałem informację, która bezpośrednio związana z naszą tematyką, czyli cyfrowego bezpieczeństwa na tle reżimu autorytarnego. Aliona Popowa złożyła pozew administracyjny, podważając ten wprowadzany w Moskwie system rozpoznawania urządzeń. To, o czym mówią teraz autorzy różnych antyutopii. Czyli zaczęły robić to władze moskiewskie, chcą również robić to władze w regionach, a również jest to aktualne dla innych władz. Na przykład to samo chce zrobić San Francisco.
Co wy o tym mówicie? Bo to będzie taki wielki brat, który nas wszystkich będzie obserwował. Czy są państwo za tym, czy przeciwko temu? Oczywiście jako obywatela ta historia mnie przerażała, bo kilka lat temu mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy takie systemy są legalne. Ale ten system narusza ustawę o ochronie danych osobistych, w której nie ma w ogóle słowa o rozpoznawaniu, o identyfikacji twarzy. Władze moskiewskie mówią, że dzięki temu monitoringowi będą odszukiwać dzieci, które zaginęły, czy nawet przestępców, ale dzięki temu również będzie bezpieczeństwo zachowane na imprezach masowych. Ale wszyscy też pomyśleli o efektach ubocznych. Natomiast moja opinia jest taka, że jest to technologia, która może być podwójnie wykorzystywana. Można ją wykorzystać dla bardzo dobrych celów, ale oczywiście są ogromne ryzyka związane z naruszeniem praw człowieka, dlatego że to rozpoznawanie twarzy. Wszyscy doskonale rozumiemy, że nasza działalność w internecie jest dosyć dokładnie sprawdzana, ale kamery pozwalają tą działalność łączyć z naszymi twarzami, naszym zachowaniem, czyli dokąd chodzimy i tak naprawdę co najgorsze, to będzie potrafić także zmienić nasze zachowanie, dlatego że osoba, która jest obserwowana, będzie się zachować inaczej. Nie pójdzie na protest, nie pójdzie do cerkwi, po prostu niektórzy będą przestraszeni. Ja myślę, że to był pierwszy pozew, będzie ich więcej i niektórzy mówią, po co pani to zrobiła i tak pani przegra, ale ja sam już długo rozumiem, że w moskiewskim sądzie niczego wygrać się nie da. Ale wydaje mi się, że cel został trochę już osiągnięty. Kanały federalne zaczęły nakręcić reportaże o niebezpieczeństwach związanych z tymi kamerami. Również staramy się te informacje dostarczyć społeczeństwu. Wiele lat już tym się zajmujemy i uważamy, że najważniejsza jest edukacja społeczeństwa, żeby pokazać im, że te technologie mogą być niebezpieczne. Oczywiście ludzie też wiedzą o... Dziękuję. Na tym chciałbym zakończyć. Mogą państwo podpisać petycję. Jeżeli kwestia o to, jak możemy walczyć, to jest pewien nowy front i wydaje mi się, że nasze skromne podpisy mogą odnieść skutek. Jeszcze raz państwu dziękuję za uczestnictwo. Korzystajcie z internetu i życzę wszystkiego dobrego.